Szczęść Boże! Tu Bernie Banach Mapping. Zgodnie z tym, co zapowiedziałem kilka dni temu, dzisiaj będzie Q&A. Będę odpowiadać na pytania, które zadaliście pod ostatnim filmem, a dokładniej zapowiedzią tego, co właśnie teraz oglądacie. To nie przedłużając, przechodzimy. Pierwsze pytanie od użytkownika. Zanim zacznę, odpowiadam tylko na komentarze, które są pytaniami, a nie na przykład jakimiś propozycjami. Na to nie odpowiadam, bo Q&A, questions and answers. Pytanie i odpowiedzi, a nie propozycje i odpowiedzi. Pierwsze pytanie od użytkownika Super Gabrysia. Mam jedno pytanie. Czy według Ciebie polski mapping jest dobry? Na to pytanie nie da się odpowiedzieć tak w jeden jednolity sposób, ponieważ no, polski mapping, jak wiele rzeczy, nie jest jednolity. Mamy tutaj naprawdę bardzo wysokie jakościowo produkcje ich twórców oraz nieco gorszych. No, do takich lepszych można właśnie zaliczyć mojego dobrego kolegę Husara. Ale też samo określenie, czy ktoś jest dobry, czy zły, jest bardzo subiektywne. No, ja przedstawiłem Wam moją opinię. Ale tak ogólnie podsumowując, polski mapping jest no, bardzo rozbudowany i rozwinięty. No, chyba jeden z najbardziej na świecie. I no, pod tym względem stoimy na wysokim poziomie, jeśli możemy o tym mówić. Mamy wielu naprawdę bardzo dobrych maperów. Aktywność jest wysoka, więc jeśli o to chodzi, o tak, jest dobry. Następny użytkownik Mikołaj. Człowiek, który zna 100 sucharów. Weźmy kiedyś i opowiedz. Pytania. 1. Czy w nowych seriach mógł zrobić o nie personał polski Węgier? A jak Pan Jezus powiedział? 2. Czy odcinki będą się pojawiały częściej, na przykład co 2 tygodnie, jak kiedyś? To pytanie, powiem Ci, że nie jest łatwo na nie odpowiedzieć, ponieważ no, przyszłość jest niepewna, nie wiem jak to będzie, ale jeśli się utrzyma to jak wygląda to aktualnie, to nie jest to zbytnio możliwe. No jednak jest trochę pracy w szkole, no, trzeba się zająć najpierw obowiązkami, potem dopiero właśnie takimi czynnościami bardziej hobbystycznymi. I te 2 tygodnie, no, to jednak jest dosyć tak, trzeba trochę się napracować nad tym filmem. Nie mogę tak sobie po prostu usiąść, cyk, machnąć i będzie. No, raczej na razie nie. Użytkownik Argyre Planitia, jeśli to przeczytałem. Ja mam pytanie, po co komu Q&A? Żebyś się głupio pytał. Londynium zadał 2 pytania. 1. Dlaczego żyjesz? Bo mi tak kazali. A dlaczego komentuję każdy mapping? Tak jak Pan Jezus powiedział. Użytkownik Epic Mapping and Animations. Co sądzisz o tej w cudzysłowie epidemii paniku z tym zamykaniem szkół? Znaczy to jest... Znaczy z tą epidemią to jest tak, że jednak ona się bardzo szybko rozprzestrzenia i podejmowanie tam różnych działań no, w obecnej sytuacji no, jest niezbędne. Czy zamykanie szkół jest właściwie w tej sytuacji? No, są argumenty za i przeciw. Jedni twierdzą, że jest za wcześnie, inni uważają, że to jest taki dobry środek prewencyjny, żeby zamknąć tych ludzi w tych domach. No, żeby to oczywiście siedzieli w tych domach, to jest druga sprawa. We Włoszech nie siedzieli, mają ten problem. No, a jeszcze inni uważają, że ukrywają chorych, to co innego, więc ciężko powiedzieć. No, na pewno coś trzeba robić, no. Moja opinia na ten temat poszczególnych działań rządów różnych państw oraz polskiego, to zbudowany problem nie jest on teraz istotna. Ścisłowiec czy humanista? Ci powiem, że mam trochę ze ścisłowca i trochę z humanisty. Potrafię się odnaleźć w tych tematach, w tych przedmiotach ścisłych, ale z humanistycznymi też sobie bardzo dobrze radzę, więc myślę, że jestem taki trochę tego. Nie jestem ani zły, ani nie jestem słaby w żadnym z tych. Może w jednym z lepszych, najgorszych, ale gnoję sobie radę. Pytanie do użytkownika The Guy.
Jak zaczęła się twoja przygoda z YouTube? Przygoda z YouTube jest bardzo stara, albowiem swój pierwszy kanał założyłem w czerwcu 2014 roku. 2014. Trochę o tym chyba opowiedział Lazy Mapper, jak rok temu właśnie robiłem u niego wywiad, kiedy jeszcze miałem swój stary kanał. Nagrywałem tam jakieś filmy typu jakieś bardzo proste animacje tam poklatkowe, czy jakieś tam piosenki. Generalnie przez pierwsze 2 lata miałem tak maksymalnie 11 subskrypcji, z czego połowa to były moje własne konta, do których już zapomniałem haseł. Może nie do wszystkich. No ale potem pamiętam właśnie w maju 2016 roku, po powrocie ze szkoły, śmignął właśnie i tam jakiś film Husara, wtedy już ta seria miała rok, co oglądałem. Bardzo mi się spodobała. Potem sobie w wakacje, jak byłem w Chorwacji i Czechach, oglądałem. No i postanowiłem zrobić własne. No, pierwszych nie wrzuciłem. W sierpniu wrzuciłem inne, dokładnie 9 sierpnia 2016 roku. No i tak się tam zaczęło właśnie. Taka na dobre, taka poważniejsza przygoda z YouTube to właśnie na 2016 mapping. Wcześniej to takie szczególnego. MPS. Czy według Ciebie rezygnacja z w pełni legitymizowanego przez poddanych absolutnego władcy z przymusu stuprocentowego z dobra, jak możesz uzasadnić czemu? Żydzi. Użytkownik Krakow The City. Wbijesz na mój kanał. Nie wiem, w którym roku był twój pierwszy mapping. No, wcześniej wspominałem. 2016, dokładnie 9 sierpnia. Nikt potrzebny. Ja się nazywa ten taniec, chodzi o ten Kaczyńskiego, co był na zapowiedzi. Szczerze to ci powiem, to nie mam pojęcia. Jakieś daby robił. La bamba. Użytkownik Lidlak. Co myślisz o innych sławnych maperach 2020 roku? Na przykład Droneki, Six, Bartodziej, Złodziej Rower. Bartodziej, Złodziej, jego śmierć ma nastąpić w 1137 roku w teorii Husara. Co mogę? Znaczy, Six na pewno nie jest też nowy, no ale sławny teraz jest, to prawda. Jego nawet znam jakoś. Droneki. Znaczy, powiem szczerze, że żadnego z nich nie oglądam. Tak się szczerze przyznam, że od pewnego czasu nie oglądam zbyt często mappingu. Znalazłem sobie inne zainteresowanie, ale kanał dalej prowadzę, jak widać. No co mogę o nich sądzić? No, nie miałem też jakoś zbyt dużego kontaktu z nimi. Ja pamiętam, że Droneki pomógł mi, kiedy usunięto mi kanał, za co jestem bardzo wdzięczny. Bartodziej chyba w tym podobnym czasie też usunięto, więc mieliśmy podobne doświadczenia. Wtedy właściwie się o nim tylko bardziej dowiedziałem, kiedy też mu zareklamowałem. Ja co mogę myśleć? To zależy od każdego, co uważa o tym, co robię. Następne pytanie od użytkownika Ułan Ulany. Jeden, co myślisz o GV? Co to jest GIF? Czy to jest to Grevison? Tak? Nie wiem, nie wiem. No jeśli chodzi o Grevison, to nie wiem za dużo. Generalnie trochę się słabo odnajduję w tym, co się dzieje dzisiaj w mappingu, odkąd odszedłem z Google Plus na przełomie stycznia i lutego 2018 roku. Jestem mocno zacofany. Nawet nie wiem, kto w tym Grevison jest. Okaże się, że istniał coś takiego jak KZ, ale chyba teraz już nie, nie wiem. Ja sobie żyję spokojnie. Co myślisz o filmach typu Co gdyby? Nie wiem, jak to woli. Ja mówię, nie oglądam mappingu. Co gdyby Adolf Hitler się zatopił własnymi szczynami tuż przed wojną? Polecam. Co myślisz o dronach? No już chyba wcześniej wspominałem, że jestem wdzięczny mu za jego pomoc, kiedy mi rok temu usunęli kanał. Ale tak to z bliżej to lepiej jakoś nie znam. Kto z GIF-owy dzisiaj robi najlepsze mapy? No wspominałem, nawet nie wiem, kto tam jest. No. Właśnie chyba Droneki. Nie wiem, ale też mappingu nie oglądam.
kiedyś oglądałem, teraz tak rzadziej, już rzadziej, tak okazjonalnie. Następne pytanie od użytkownika Szost1. Ulubieni maperzy? Jak wspomniałem, nie oglądam, ale kiedy to robiłem, to no właśnie na przykład były, chyba jak już nie wspominałem, się też nie sporo inspirowałem. Zapadmapping. No, też lubię oglądać czasami Husara, jak coś ten bęben wreszcie wrzuci. I oczywiście Kuba Piwko, no, wybitny człowiek. Dwa, jak długo planujesz pozostać w mappingu? Takie plany to ciężko jest określić teraz. Nie wiem, czy kiedyś, może kiedyś nadejdzie taka chwila, że już mi się w ogóle nie będzie chciało tego robić. No, powiem szczerze, że już tak jakiś czas temu trochę mi minęła taka wielka wena do robienia tych filmów maperskich, ale mimo to dalej to robię. No, przyzwyczaiłem się do tego i poniekąd to lubię. No, trochę mnie dobiło to, jak usunęli ten kanał, ale mimo to dalej robię. Coś musiałem robić w tym stylu. No, na razie nie planuję, nie, może kiedyś będzie jakiś natłok obowiązków, nie będę mieć czasu. Zobaczymy, to powiedzieć. Na razie nie planuję nic takiego, więc nie musicie się martwić, chociaż nie, bo pewnego dnia może do tego dojść. Kto tam wie? Trzy, jakie serie planujesz? Na razie planuję właśnie zakończyć te AFOE 2019, ale nie wykluczam, że wrócę z jakimś sequelem. Co do nowszych serii, no to na razie nie mam żadnych planów, musiałbym coś pomyśleć. Jestem otwarty na propozycje. Jak ktoś ma jakiś pomysł. SL4CV. Srac. Czy Piotr Banach, ten dzieciak, któremu ktoś odwiózł Skype'a z twojej rodziny, Slavsa dużo wie, weźcie go zabicie. Mikianty Game zapytał. Jak zacząłeś robić mapping? No to wspominałem wcześniej. Zauważyłem pewnego razu film Husara. Spodobał mi się, potem zacząłem robić coś własne. Wrzuciłem. No, początkowo nie szło to najlepiej. Tym przez parę tygodni dosyć powoli, powoli, ale w końcu pojawiło się zainteresowanie. Subskrypcje zaczęły rosnąć. Jeszcze hejterów nie było, pomimo tego. No, ludzie też po prostu krytykowali te filmy, bo one faktycznie były bardzo niskiej jakości. Na szczęście nigdzie ich już nie mam. Ale tak powoli się rozwijałem, coś tam się zmieniało i w końcu stałem się jednym z większych. Pamiętam, jak jeszcze nic nie wrzucałem, to się zastanawiałem, jak to będzie, jak na przykład zacznę to robić, czy będę jakimś dużym. No i się stało. A i od kogo się o nim dowiedziałeś? No to już przed sekundą wspomniałem, Husar HD Mapping. Prudzie zapytał, czy Robert Kubica to driver Błyskawica, a jakie masońskie organizacje cię sponsorują, kiedy gramy w CSGO? Gdyby Robert Kubica nie uległ wypadkowi, dzisiaj byłby absolutnym mistrzem świata i wszystkie laski by się za nim uwielbiały. Jakie masońskie organizacje cię sponsorują? Nie, ja z nimi walczę, to nie jest tak. Nie. Żydzi masoni właśnie zabili Marka Podylskiego, biednego. Dranie. Kiedy gramy w CSGO, jak będę mieć nowego kompa? Pytanie od Michu Akatolek. Bernie, to kiedy Endon Szkieleton przejmie władzę w Polsce? Niespodobane są wyroki endońskie. Nie wiemy, kiedy on ponownie wróci, ale wróci. Tego możemy być pewni. Następne pytanie od użytkownika Carski. Kiedy S gwiazdka X? Jak się skończy koronawirus? Co robisz jutro? Jutro? Nie wiem, pewnie będę czytać książkę albo znowu zasuwać z pracy domowej, bo nam wysyłają jej na potęgę. Co jesz na obiad? Na przykład sobie dzisiaj zjadłem dzika, bardzo smaczny. Pozdrawiam z rodzinku. Pozdrawiam, pozdrawiam. Ile to pierwiastek z dwóch? Poczekaj chwilę. Przybliżeniu 1,4142 i się ciągnie dalej. Czy Enoszki jest wszechmocny? Ach, oczywiście, że tak. Admirał Burja zadał trzy pytania. Burwa by
Wernie, gdzie mój order Menela? Nie wiem. Ja nie robię hotelerów. Dwa, czemu kochasz Petera Griffina? On jest wielki, wspaniały, ma potężny i daje mi wszystko i w ogóle jest piękny. Jest no przede wszystkim synem i prorokiem Londona Szkieletona. Czemu tak lubisz emotkę Fiduszet? Bo ona obrazuje to, jak ja wyglądam. Orzekownik Laksot zadał pytanie: z warkoczykami czy bez warkoczyków? Z warkoczykami czy bez warkoczyków? Też ujdą. Trzymajcie się na tym hajeku. Libertatem et Imperia zadał pytanie: Dmowski, Piłsudski czy Studnicki? Marian Paździuch. Koksumaper zadał: czy popadłeś w depresję po zdjęciu głównego kanału? No, pewnie smutek i tym podobne emocje byłyby czymś normalnym, ale ja jedyne co zrobiłem, to się po prostu wkurzyłem. No, naprawdę, no, byłem taki wkurzony na dużo pracy z tym zmaganiem, ale nie, jakoś taki, nie mam jakąś tendencji do zasmucania się. Nawet jeśli dosyć szybko z tego wychodzę. Ale nie, no, przede wszystkim byłem wkurzony. Na szczęście rodziców nie było w domu, bo zacząłem klnąć tak, żeby było słychać na całej powierzchni. Pytanie od Bartłomiej Dmowski. 1. Kiedy według Ciebie Polska miała najlepsze granice w całej swojej historii? W roku 2137. Jaką miałeś ocenę z historii na koniec roku w poprzednim roku szkolnym? 5. Złodziej nie dał szóstki. I proszę, nie popieraj koronaferii. Początkowo popieram, teraz nie popieram. Ja się jeszcze gorzej niż szkoła. Szkoda, że przynajmniej nic nie robiłem, na matmie, a teraz muszę. Nie, żeby coś, mam 4 z matmy. Pytanie od użytkownik Hang. 1. Czy masz już koronawirus? Miałem. Potem go wyleczyłem deparatorem. Teraz znowu mam, ponieważ mam tutaj głupie serduszko na Messenger, więc. A deparator się zepsuł. Lewa, czy ktoś kiedyś cię prosił o autograf, albo się zwał jak psychofan? Jest. Kiedy pranki zaczniesz nagrywać? Kiedy pranki zaczniesz nagrywać? Kiedy stracę chęć do życia? Jak na razie mam. Jak stracę tę chęć, to zrobię prank na jakiejś jednostce wojskowej. Calix Professional. 1. Kiedy film Złodzieju? Następne pytanie, proszę. A czy film się robi? Mam już w tej chwili, jak to nagrywam, mam 79 klatek, więc jutro będę kończyć i montować, więc pewnie niedługo. 2. Dlaczego Szost może kraść twój styl mapowania? Ale nie kradnie. Ja nie zabrał mi żadnej mojej własności. Mi się podobały filmy Szosta. Cieszę się, że stanowi inspirację dla innych. Jest dobrze. Dlaczego czerwony jest szybszy? Bo szybkie samochody są czerwone, nie? 4. Osoba, którą chciałbyś spotkać. No właśnie, dzisiaj umarła. Marek Podlecki. Znaczy, tak teraz na poważnie odpowiadając, to gdybym miał kogoś, chciałbym kogoś spotkać, to Hans Hermann Hoppe. I tak nie znacie. Pytanie od Dariusz 1. Czy będą reuploady serii AH1024 i AP serii ze starego kanału? Nie wiem, czy mówiłem, ale chyba mówiłem, że reuploadowałem tylko te filmy, które posiadam. Jeśli czegoś nie zreuploadowałem, to znaczy, że tego nie mam. Te filmy, no niektóre no po prostu, nie wiem, nie mam ich po prostu, nie mogłem nigdzie znaleźć. Wydałem to, co miałem, wszystko przeglądałem. Czy zrobisz AH 1024 w sensie nową serię? Nie, no już kiedyś byłam, to nie będę robić raczej. Czy po co nagrywasz mapping w powie po angielsku, jeśli pchną ci sami Polacy? Ten temat się robi już nudny, bo to się zaczęło ponad 2 lata temu. I samo stwierdzenie, że oglądają mnie sami Polacy, jest nieprawdziwe. No po pierwsze można to zobaczyć na bazie tam różnych komentarzy z filmów. No, pojawiały się po angielsku pisane. I na przykład tuż przed robieniem tego, przed nagrywaniem tego filmu sprawdziłem sobie statystyki i przez ostatnie 28 dni
z Polski wysiedleń było 56,8%, to jest trochę ponad połowa. Trudno się domyśleć. Z takiego USA na przykład było 4,3%. Cały okres Polska wyświetlenia to jest 73,2%, a wszystkie subskrypcje z Polski to jest jedynie 56,1%. Więc nie oglądają mnie sami Polacy. Sądzisz o koronawirusie? To jest spisek Żydów. Ile masz lat? Dużo. Nie wiem, zarobiłem 18. Jak masz na imię? Andrzej? Nie no, prank. Ukraina czy Rosja? Dupa. Placki? Nie wiem, nie jadłem dawno. Lubisz droneki? Co myślisz o koronawirusie i zamykaniu granic? Wspominałem wcześniej taki temat dosyć złożony i długo by zjadł. Film tak już jest długi. Monkey D. Luffy zadał pytania 3. 1. Czy myślisz, że kiedykolwiek uda się wprowadzić monarchię w Polsce? Żydzi. Co sądzisz o koncepcji cesarstwa polskiego? Będę się tym męczyć, wiesz, o tym. Sądzę, że ładnie mi wyszła flaga cesarstwa polskiego. Czy będzie seria o alternatywnej historii Azji bądź Afryki? Wiesz co, tak się powiem szczerze, że zrobiłem tę Amerykę Południową i to była wtopa kompletna. Oglądalność była naprawdę niska. I robienie tam innych kontynentów, no, jestem dosyć mocno sceptyczny na bazie tych doświadczeń, jakie miałem z Ameryką Południową. Kostek Mapper. No, przekroczyło jedno pytanie limit, ale odpowiem. Czy jesteś psycholem? Jeszcze jak? 2. AK-47 czy M4A1S? Nie wiem, nie strzelałem nigdy. Co sądzisz o promieniowaniu Hawkinga? Nie jestem fizykiem. Jestem dzbanem z fizyki. Promieniowanie Hawkinga. Hawkinga przeczytałem książki, ale bardziej przygodowe dla dzieci, kiedy byłem mały. Promienie Hawkinga. Teoria fizyczna brytyjskiego astrofizyka Stephena Hawkinga, opublikowana w 1974 roku, z której wynika, że czarne dziury mogłyby emitować promieniowanie. Do tej pory takie miejsce nie udało się potwierdzić obserwacyjnie. Ja wierzę w podział pracy i to, że nie każdy się zajmuje tym, czym jest najlepszy. I to zostawię innym. Czy sobie widziałeś czwarte pytanie? Nie widziałeś czwartego pytania, ponieważ ono nie istnieje. Czy zauważyłeś brak pytania drugiego? Jest, pytanie drugie. Skąd ten Kaczyński, kraje król, się zapytam. Z internetu znalazłem. Husawi HD Productions zadał pytanie 1. Co chcą zrobić Żydzi homoseksualiści? Szczęść Boże, homoseksualiści i pederaści przejęli na nowo Warszawę. Naszym zadaniem jest ich pokonać. Sprowadźmy broń atomową z Rosji, era dzieckiej. Cytując klasyka. To zrobisz, zadzwonię do ciebie Allah. Dwukropek, fruszyty, dwukropek. Och, gdyby zezwolił mnie Allah, byłbym przeszczęśliwie, zacząłbym go wysławiać. To jest uważasz Mateusz Morawiecki. Początkowo kochałem za to, że zrobił koronaferie, ale teraz nie wiem, co o nim sądzić, ponieważ koronaferie są gorsze niż bym chodził do szkoły. 4. Peter Griffin. To ja. 5. Fluszek. To również ja. Ptyfyf, to też Peter Griffin Fluszek? Fluszek! Szyszunia zadała pytanie. Pierogi z borówkami czy placki ziemniaczane? Placki ziemniaczane. Znasz Avril Lavigne? Niestety nie znam. W jakich państwach byłeś poza Polską? Tu by się przydał teraz ten film Nations of the World, nie żartuję. Znaczy, jeśli chodzi, gdzie byłem najdalej, to byłem w Chinach. Nie w tym roku. Lat 11 temu. No wtedy akurat szalała świńska grypa. No, co chwila coś jest. Ale ciekawa wycieczka. Jeszcze mały byłem. No, rzeczywiście byłem jeszcze w Niemczech, na lotnisku, jak wyleciałem z Chin, bo jeszcze nie było lotów do Polski. Czechach, Słowacji, Austrii, Węgrzech, Rumunii, Serbii, Bośni, Chorwacji,
Włoszech, Słowenii, Czarnogórze. No, generalnie ta flanka. No, byłem poniekąd w Hiszpanii, bo na Wyspach Kanaryjskich, w Majorce. Więcej grzechów nie pamiętam jeszcze. Nie pamiętam więcej. Co chcesz zrobić podczas tych ferii, co sobie spowodowanych koronawirusem? Odrabiać pracę nową, której mam więcej niż gdybym nie chodził, gdybym chodził do szkoły. Jakieś chińskie zdaczki. Chińskie, pewnie japońskie, ale trudno. W jakim województwie mieszkasz? Fajnym. Nie, dobra, ale. Nie mogę powiedzieć, to jest bardzo. Ale dobra, odpowiem największym. Fakofej HD Mapping zadał pytania. Dokładnie ich jest 5. Oh shit, dobra, niech będzie. Dobra. Oh shit! Jeden. Co sądzisz o wężach rasy Atretium? Będziecie burzyków. Nie wiem. Czemu jesteś leniuszkiem? Nie, no. Dobra. No ten, no. No. Następne pytanie. Kogo lubisz najbardziej z maperów, nie licząc śpiochów? Ciężko odpowiedzieć. Takim moim najlepszym kolegą, przyjacielem, którego już dosyć długo znam, jest na przykład taki Lankon. Może on na pingu nigdy nie nagrywał. Ale on faktycznie takim moim dobrym kolegą zawsze był. Pewnie już nikt, no nie wiem, czy ktoś go pamięta, kiedyś był znany, jak jeszcze Google Plus istniało, ale z się wycofał. No tak to z tych maperów, to nie wiem, szczerze, to trudno mi odpowiedzieć. Czemu dalej się opier... Nie, to nie tak, no szkoła jest i w ogóle... Jezu. Czy lubisz ziemniaczki? Jeszcze jak? Czy to wina Żydów, że usunięto ci kanał? Pytanie od Ilra HD Mapping. Tak, to jest absolutnie ich wina. Żydzi i homoseksualiści się na mnie mszczą, a głoszenie prawdy. Dwa, jeśli oglądasz Mapping, to kogo najchętniej? No, nie oglądam, no. A, no, jeszcze oglądam, no właśnie, oprócz Husara na przykład, takiego Holendra, który jest czarny i od niego N-word PS. Dutch Republic Mapping. Też zapomniałem wcześniej wspomnieć o ulubionych operach. On fajnie robi filmy. Kiedyś się z nim ścigałem, ale nadprowadziłem, bo to mi usunęli kanał i teraz mnie wyprzedził na dobry. Trzy. Burwa, kiedy idziemy na kepsa. Jak się skończy koronawirus? Może w wakacje? Zobacz odpowiedź. Żydów. Gwiazdka. No, w sumie poprawił cię, ale w zły sposób. Bo Żydów się pisze nie tylko przez RZ, ale również przez U zwykłe. Kotek Przewrotek zadał pytania. Jeden. Która seria da ci największy przyrost na starym kanale? To chyba były dwie. Właśnie AHE 1924. Takie pierwsze właśnie mocne wybicie. I druga to ty AHE 1629. Jakby się czuł, to by zdobył 10 kasowo, zanim by ci usunęli kanał. Gdybym zdobył 10 kasobów jeszcze przed usunięciem kanału, to bym zrobił Q&A na 10 kasobów. Takie plany były. I to miało być w okolicach maja 2019, no ale wiem, co się stało. Jaki masz ulubiony przedmiot szkolny? Chyba historia. Co uważasz od YouTube'a? Zależy, co o tym sądzić. Fajnie, że jest taka platforma do wrzucania filmów, ale nie fajne jest to, jaką politykę prowadzą i kanały usuwają. Jakie masz życiowe cele? Mieć szybkie dziewczyny i ładne samochody. Nie, bo chcę być bogaty. Klasyki. Bartodzie, kurde, Bernard nie goni mnie. Ha. Marta, JP. Kamiński, lubisz jazz? No, a się pytasz się dzika, czy... Saflesie? Jedna odpowiedź.
Cheers, ja. Dziarno marno zadał za dużo pytań, ale odpowiem na nie, niech mu będzie. Co sądzisz o koronawirusie? Żydowski spisek. Zrobisz nową Apple Wars? Nie. Pizza czy kebab? Kotlet schabowy. Cztery ulubione smak lodów. Pistacja. Jakie masz oceny w szkole? Dobre. Konon czy Gocha? Konon. Ulubiony hymn państwa? Liberland. 8. Lubisz sobotę? Spoko jest. 9. TVP czy TVN? Które pierwsze do spalenia? Nie wiem, najlepiej jednocześnie. Haha. 10. Ulubiony typ muzyki? Nie mam jednego, ale lubię na przykład klasyczną. Marszową, tam. Tego typu. No, ogólnie taki okolica klasyczny. Torn zadał 5 pytań. Dobra, ale na serio, co sądzisz o swoich starych odcinkach planu wyleni? Macrystor, że ta seria została przerwana. Tak, na serio, to już chyba 100 razy mówiłem, że nie chcę o tym wspominać, najpierw, żeby wymazać to z pamięci. A dwa, co się do cholery wydarzyło w Europie w starym AP, bo te odcinki wiadomo nie przetrwały. Nie pamiętam, to było naprawdę dawno. Czy zrób coś śmiesznego? Mogę na przykład się wywrócić. Dobra, to było śmieszne. Czy z okazji pseudo-kwarantanny będziesz robił odcinki? Może być problematyczne, ponieważ mam duże zadawane. Jest krytyka jakiegoś większego mapera, fajna drama będzie. Tak serio, jaki jest u Ciebie najgorszy polski maper powyżej 1000 subskrypcji? Dlaczego? Bernie Banach Mapping. Septic HD Official. Czy uważasz, czy trzeba autorytarnej prawicy w Polsce? Nie, monarchia. Uważam, że trzeba. Trzeba głosić prawdę o spiskach Żydów, o tym, co zrobili z moim kanałem. Co myślisz o innych partiach w Polsce niż PO, PiS i Konfederacja? Żydzi. Chciałbyś granice powodowane przez aliantów, w sensie, że nadal mamy WUF i Grodno. Ja bym bardzo chciał, Ja bardzo bym chciał nie mieć kataru. Już mnie trochę męczy. Co myślisz o syndykalizmie? Nie, znaczy na pewno. Myślę, że chce mi się pić. Czy uważasz, że JP2GMD to hasło do niegarnitych konsekwencji już w wieku 6-9 lat? Uważam, że to hasło jest bardzo słuszne. Należy głosić prawdę o zbrodniach JP2. I ci ludzie dobrze robią, że tak mówią. H69. O, ostatnie dwa komentarze. Rzymski twórca. Dlaczego tak lubisz Izrael? Co? Co? Nie, nie, nie. Żydzi, oni spiskują i powodują Żydów. Rzymian. Z jakiego województwa pochodzisz? Fajnego. Mówiłem, największego. Jak wspominasz okres istnienia obywatelów kebabu Grego Banach na Google Plus? Weź o tym nawet nie mów. 4. Łacina czy Greka i dlaczego? Nie wiem, Greki nie znam. Znaczy to jest bardzo też subiektywne myślenie, ale łacinę to tylko tam znam kilka paremi, bo się uczyłem na WOS. Dolnoślązak. Jak masz na imię? Nie wiem. Ile masz lat? Stary jestem. Chyba już mówiłem. W jakim województwie mieszkasz? Dużym, największym? PiS czy PO? NSDAP. Lubisz mnie? Nie znam cię. Kebab czy pizza? No, schabowy, mówiłem. To jest już suba? Nie wiem. Numerujcie pytania. Dwie odpowiedzi. Pisał, że nie odpowie na pytania politycznie, bardziej prywatne. No tak. No dobra, to były wszystkie.